Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam Wam, kochani, pokazać mój sklep. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, bo nagrywam telefonem. Może pójdę z Wami tutaj i pokażę Wam z tej strony. Tak będę lepiej widzieć. Nie wiem, czy będzie dobra jakość. Tutaj są żarówki, tutaj jest plastik, tutaj mamy kawałki niemieckich rzeczy, tu u góry, tutaj podejdę bliżej, są farby, szminki, podkłady, różnego rodzaju maseczki, pudry, perfumy, cienie, kredki, róże, perfumy, lakiery, wszystkiego rodzaju żelki, ściereczki, gąbeczki, zestawy, kostki, chusteczki samoopalające. Tutaj mamy farby do włosów, odświeżacze u góry, lakiery. Tutaj proszki, perfumy, dezodoranty męskie, płyny, tu dla dzieci na dole, tutaj mamy odżywki do włosów, tutaj są szampony, mleczka, balsamy do ciała, żele pod prysznic, zestawy męskie, tu są wszystkie niemieckie rzeczy, Balea, niemieckie. Z tej strony mamy płyny do mycia naczyń, duże, małe, wszystkie mleczka, cif, tytan, tu do okien, na dole do WC. Tutaj też są różnego rodzaju żelki z odplamiaczem. Tu jest taki kącik, gdzie są świeczki zapachowe. Super są te plastry do ubikacji Domestos, nie wiem, czy widzicie. Tutaj jest gablota, gdzie są pasty i mydła. I tam takie żele z Joanny do twarzy, mydła. Tutaj mamy taką półkę. Tu są proszki stoją, potem do mycia podłóg, polskie do płukania, do prania, do czyszczenia Wojty. Wanisz, odplamiacze, tu są wkłady, tam są proszki też niemieckie, krety i tutaj są proszki w pudełkach, tam też są proszki, tu są ziajki, mleczka, toniki, chusteczki dla dzieci, wata, folie i na dole są, tutaj są worki na śmieci. I tu jeszcze zobaczymy papiery, tu jest gablota ogólnie z kremami. No, ziajka pod oczy, potem są Eveline, płyn micelarny, Eveline, Eveline, ziajka, ziajka, Perfekta, Bielenda, Evita, Garnier, pani Walewska. No, to był taki szybki film i chciałam Wam tylko pokazać, jak wygląda mój sklep. Chyba wszystko, dużo jeszcze rzeczy, przejdźmy tam, jest jeszcze pod ladami takich, tak jak tu są jeszcze kremy z ziai, te czekoladowe, ziajki, te takie dla dzieci, tutaj są wanisze, taka, o Jezu, Zasią rozwaliłam. Taka, gdzie są same wanisze do firanek i tak dalej. Tu są kremy do golenia. Tutaj na dole są kremy do rąk. Nie wiem, czy to widać. Kremy do rąk i do stóp. Tu jest skrzyneczka, gdzie są wszystkie takie do ubikacji, chusteczki, brefy takie. Tutaj mam wszystkie próbki, które dostaję od przedstawicieli. Paski,
Co jeszcze? Tu są szczoteczki do... Oj, tego nie widać. Są szczoteczki do zębów, takie lawendowe na mole, do lodówki. To jest szczoteczki, odkamieniacze. Tu jest pudełko, gdzie są wszystkie pasty do zębów. Następne pudełko, ała, z czyścikami takimi. Następne pudełko, kulki do WC. Następne pudełko, szczotki i jakieś tam zapachy do odkurzacza, żele, łapki na mole. Tutaj są farby, z tej strony są, tutaj gdzie jeszcze patrzyłyśmy, gdzie były farby, są płyny do kąpania, wszystkie podpaski. Tu z tej strony jesteśmy, tutaj u góry są mydła, nie wiem czy to widać. Mydła wszystkie. Tutaj są... Przesunę to. O nie. Boże. Jakieś korektory z Eveline'a. Tu jest jakiś też z Eveline'a. Tu są podkłady z Diadema. Bardzo dobre. Kiedyś zrobię o nich filmik. Tam z tyłu oczywiście nie widać. Boże, wszystko leci. Porozwalałam sobie. Co jeszcze? Tutaj mam taki przybornik, gdzie są moje jakieś kleje, nożyczki i tak dalej. Tutaj jeszcze, gdzie były te wanisze, jest szuflada do kasy i tutaj też są kremy. Kremy, tampony, odświeżacze. Takie. Sobie. Tu też są takie świeczki zapachowe, ale to żeście widzieli z tamtej strony. To chyba wszystko. Na ścianie wiszą jeszcze żeletki z Wilkinsona. Takie. Tu jest ściana samych żeletek. A tu jest ściana. Ich. Brew Domestos z Eveline odżywki. W cenie 9,90. Niemieckie chusteczki do czyszczenia. To chyba wszystko. Tu są masła z Joanny. Z Paloma bardzo dobre masła. I masła z jajki. Chyba dziewczyny wszystko. Tak właśnie wygląda mój sklep. Tam jest okno. Węgiel, bo jest zimno. I tam są drzwi wyjściowe. Obrócę wam się naokoło. Tam jest taka blotka tutaj. Tam jest moje zaplecze. Zaświecę światło. Radio sobie leci. Tam jest zaplecze, gdzie stoją rzeczy na zapleczu. Mój piec. I tam jest jeszcze zaplecze też, gdzie jest duże zaplecze. Gdzie stoją wszystkie niemieckie rzeczy. To chyba wszystko. Jest jeszcze moja kasa, która tak wygląda. Ja zawsze stoję z tej strony, więc podłoga jest brudna. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zgasiłem światło. Ja może jestem trochę nieogarnięta, chociaż jestem w pracy. Też nie jestem ubrana jakoś wyjściowo, bo tu jest zimno. Ale chciałam wam pokazać na szybko, jak mój sklep wygląda. Dostałam, sklep otwarłam, bo dostałam dotację z Urzędu Pracy. Jeszcze wam pokażę plakat. No to jest ważne. Gotowi do pracy. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Taki szybki, chodzony i nie w domu. Ale chciałam wam pokazać, jak wygląda sklep. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa.